Przyjęło się uważać, że fototerapia jest leczeniem światłem. Jak doskonale wiemy, fotografia jest zdefiniowana jako malowanie, zapisywanie światłem. Czy jednak w obecnych, bardzo trudnych czasach fotografia może stać się świetną terapią na skołatane nerwy? Czy możliwy jest nieco inny rodzaj fototerapii? Badałem jest mówienie, że wszystko się zmienia. Czasami są to zmiany powolne i prawie niezauważalne, innym razem szybkie i natychmiast widoczne. Jedne akceptujemy, a innym jesteśmy przeciw. Jest mnóstwo przemian, na które kompletnie nie mamy wpływu, które nie podlegają naszej woli. Lubimy mówić o faktach i zdarzeniach, które składają się na nasze życie, jednak kiedy zaczniemy się uważnie przyglądać wszystkim zachodzącym zmianom i ich wpływowi na nasze zachowanie, to uważny obserwator natychmiast zauważy, że nie tyle istotne są fakty, co nasza ich interpretacja. Wyobrażenia i mity potrafią przyćmić fakty i najczęściej robią to bardzo skutecznie. Często cieszymy się z rozmaitych rzeczy lub się ich lękamy, zanim staną się one faktem. Po prostu żyjemy w świecie wyobrażeń i emocji, a nie konkretnych rzeczy i faktów. Dlatego tak często i łatwo dajemy się wywieźć w pole i koncentrujemy się na rzeczach, które są od nas niezależne. Ignorując to, na co mamy wpływ, atak Rosji na Ukrainę i codzienne relacje z wojny odsunęły mnie na krótki czas od myślenia o fotografii i odfotografowania. Podobnie jak zapewne każdy z nas, dałem się unieść fali emocji, chłonąc każdą informację płynącą za naszej wschodniej granicy. Trudno bowiem przejść obojętnie obok wojennych dramatów i okrucieństw. Jednak, po kilku dniach spakowałem plecak, wyłączyłem telefon i wyruszyłem na plener. Podczas kilku pierwszych godzin jakoś mi nie szło, nie potrafiłem się skoncentrować, dopiero klucze gęsi i żurawi nad moją głową zaczęły zmieniać kierunek moich myśli. Obserwacja natury. Jej cyklu życia, chmur płynących po niebie i wspaniałych kolorów zachodu słońca ostudziły moje emocje. Fotografia pozwoliła mi znowu dostrzec piękno świata oraz docenić fakt prostej radości życia. Otwarte przestrzenie, Doliny Narwi, stały się nagle symbolem wolności. Fotografia może pełnić różne funkcje i zadania. Czasami, Niektórym osobom wydaje się, że zdjęcia zmieniają świat. Jest to oczywiste złudzenie. Z pewnością kadry mogą wpływać na emocje, szczególnie jeśli ozdabiają je podpisy omawiające, jak musimy je interpretować. Chociaż zrobione były w innym celu i w odmiennych okolicznościach, niż głosi to podpis pod zdjęciem. Ważna jest, Oczywiście, dokumentacyjna rola fotografii. Jednak należy wątpić w obiektywizm autorów. Każdy z nas ma swoje przekonania, i aparat wraz z obiektywem stają się subiektywnymi nośnikami przekazu o otaczającym nas świecie. Nie ma w tym zagrożenia obiektywizmu. Jednak dla każdego z nas propaganda nie powinna być obecnie najistotniejszą rolą fotografii. Co może wnieść w nasze życie zwykły fotograficzny plener i kontakt z naturą? Zauważmy, że są rodzaje twórczości, które pozwalają na wycieszenie się i nabranie właściwego dystansu do historii dziejącej się w przyspieszonym tempie. Jeśli potraktuje się tak robienie zdjęć, to szybko okazuje się, że potrafimy. Bardziej racjonalnie spojrzeć na nasze poczynania i oddzielić sprawy ważne od po prostu zadań pilnych. Spokój płynący z natury, jej piękno i harmonia są nie do przecenienia. Pozwalają na docenienie zwykłych spraw i szarego dnia, który niesie kontakt z naszymi bliskimi. Wielkich spraw całego świata nie zmienimy. Są natomiast obok nas zadania, na które mamy wpływ, a często od wielu lat leżą odłogiem. Aparat fotograficzny i spacer potrafią wnieść w nasze życie mnóstwo spokoju i radości. Po to, by podejmować dobre i rozsądne decyzje, potrzebujemy dystansu i trzeźwego umysłu. Fototerapia, ale nie ta, opierająca się na leczeniu światłem. Ale polegająca na wyciszającym plenerze z aparatem potrafi uczynić cuda. Nie jest kosztowna i warto się jej poddać jak najczęściej. Życzę więc wielu udanych plenerów i do zobaczenia gdzieś na fotograficznym szlaku. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.